Baśnie i legendy polskie. Przerwany hejnał. Dawno, dawno temu ziemie polskie nie były bezpieczne. Wciąż nękali je tatarscy najeźdźcy. Szczególnie zaś upatrzyli sobie duże miasto, jakim był Kraków. Wtedy to właśnie na wieży kościoła mariackiego pracował pewien trębacz. Wygrywał on codziennie hejnał, każdego dnia o świcie zaczynał swój dyżur. Pewnego razu wszedł akurat do pracy. Mieszkańcy Krakowa jeszcze smacznie spali. Wszędzie było cicho. Na brukowanych uliczkach nie było ani jednego człowieka. Nie przyjeżdża tam ani jeden wóz, a słońce kryło się jeszcze za dachami kamieniczek. Trębacz kochał swoją pracę i kochał swoje miasto. Chciał, żeby wszystkim jego mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Cieszył się więc, że w Krakowie panuje spokój. Wszedł po schodkach na wieżę mariacką, wyjrzał kolejno przez wszystkie okienka wychodzące na cztery strony świata, a potem przysiadł na stołeczku, by chwilę odpocząć. Nie posiedział jednak zbyt długo. Nagle usłyszał jakiś hałas. Ponownie wyjrzał przez wszystkie okienka i aż zamarł z przerażenia. Do bram miasta zbliżały się tatarskie wojska. Trębacz chwycił więc swoją trąbkę i zagrał hejnał, aby ostrzec mieszkańców. Ludzie w okolicznych domach pobudzili się i zaspani przecierali oczy ze zdumienia. Przecież to nie czas na hejnał. Niektórzy kładli się z powrotem do łóżek, ale inni już wiedzieli, że musiało stać się coś złego. Czy to pożar? Pytał ktoś ze zaspanym głosem. Pali się? Wołali ludzie, wybiegając na ulicę miasta. A może to wróg jest u bram? Krzyknął ktoś z trwogą. Nie minęło zbyt wiele czasu, a całe miasto było na nogach. Ludzie zrozumieli, że stało się coś strasznego. Wszyscy wylegli z domów, by bronić swego miasta, a trębacz wciąż grał hejnał, chcąc wszystkim dodać otuchy. Nagle jeden z Tatarów wypuścił strzałem w stronę wieży. Hejnał się urwał i zaległa cisza. Dlatego do dziś z wieży mariackiej rozlega się codziennie melodia przerwanego hejnału. Grana jest dokładnie w południe na cztery strony świata. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa i przyjezdni nigdy nie zapomną o bohaterstwie trębacza. Koniec.